witajcie, kurwa, w kolejnym odcinku Kwarantanny. Wiadomo, że nasza gospodarka ucierpiała przez tego kuryła wirusa i teraz mamy okazję sobie nawzajem pomóc. Kupujcie towary od lokalnych producentów oraz ogólnie te wyprodukowane w Polsce. Ich kod kreskowy zaczyna się od cyfr 590, jak na przykład te skarpety wyprodukowane z polskiego nylonu, które mają kod 6... Kurwa, Grażyna, gdzie się to kupiła? Dobrze, że już pootwierali te lasy, bo po tylu tygodniach kwarantanny z Grażynką zaczęło się już robić nerwowo. Janusz, musisz tak głośno oddychać? Janusz, cały dzień siedzisz w domu i nic nie robisz. Mąż sąsiadki cały czas do roboty chodzi, jeszcze premię dostał. Grażynka, ale on jest ratownikiem medycznym. A ty nie mógłbyś być? Patrz, Janusz, dzisiaj byśmy się na wesele syna wujka Staszka szykowali. No ale nigdzie nie idziemy. A jaką byś koszulę założył, jakbyśmy szli? No ale nie idziemy. No ale jakbyśmy szli, to jaką? Kurwa, ja już nie daję rady. Grażynka, Jessica, szykujcie się. Jedziemy na spacer do lasu. Po co? Zobaczyć, czy zamontowali już drzwi do lasu. Poważnie? Poważnie, to się w trumnie leży. Zbierajcie się, idziemy. Ja nigdzie nie idę, mam jeszcze tyle do sprzątania, że masakra. Przecież na święta sprzątałaś. Zresztą jak chcesz. Chodź, Jessica, nauczę cię tropić zwierzynę w lesie. Chociaż zaraz, po takiej przerwie wypadały pasata jakoś sprawdzić. Kurwa. Nie, to trzeba do specjalisty zadzwonić. Halo. Siemanko, Michu. Cześć, Janusz, jak tam twój pasat? Kurwa, Michu, a jaki ma być? Jak wino, im starszy, tym lepszy. A twój jak tam? O, stary, mój to jak bimber, nie jeden się naciął na jego moc. Co tam słychać, Janusz? Słuchaj, dzwonię, bo chciałem zapytać, co trzeba posprawdzać po dłuższej przerwie od jazdy Passerati. Po pierwsze, to sprawdź poziom oleju silnikowego. Mój pasat to nigdy nie brał oleju. No dobra, to sprawdź może poziom płynu chłodzącego. W tamtym roku żem dolewał, więc na pewno nie brakuje. No dobra, a jak tam ciśnienie w oponach? No, może troszkę brakuje, ale ja wolę na takich miętkich jeździć, bo się lepiej drogi trzymają. A opony na letnie ty już zmieniłeś? Michu, nie znasz przysłowia? Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. No dobra, dobra, Janusz, to sprawdź chociaż poziom płynu hamulcowego. Michu, wiesz, że każdy wytrawny kierowca to tylko biegami hamuje. A jak tam podwozie? A dziękuję, czyściutkie, wczoraj się kąpałem. Szeroki drogi, Janusz, szeroki. No, no na razie, dzięki. Kurwa, jak ta derma pięknie w słońcu pachnie. Ale symfonia, jak to mruczy. Jessica, idziemy do lasu. Pamiętaj, las to nie jest park koło szkoły. Tutaj kryje się wiele niebezpieczeństw. Dzikie zwierzęta, osy, mrówki, chaszcze. A przede wszystkim śmieci rzucane przez głupków. Choć tak naprawdę najgorzej to jest się zgubić w lesie. Chyba, że jest się przeszkolonym, tak jak ja. Wtedy można przetrwać. To, a co trzeba zrobić, jak się spotka wściekłe zwierzę? Trzeba się na wszystko zgadzać, a potem zaproponować wyjście na zakupy. Jessica, zobacz. To drzewo rośnie tu już 300 lat. Tato, przecież mówiłeś, że to drzewo kiedyś zasadził dziadek. No tak, to w takim wypadku sadzonka musiała mieć 260 lat. Dobra, Jessica, poczekaj przy tym drzewie i ja idę sprawdzić, czy rosną tu jakieś jeżyny. Może lepiej się nie oddalaj. Jessica, zostań, to może być niebezpieczne. Ciekawe dla kogo. Tato, zgubiłeś się. Chyba ty się zgubiłaś. Tato, nie panikuj, musisz iść na południe. Czekam na ciebie na skraju lasu.
tam, gdzie wchodziliśmy. Południe jest tam, gdzie... Córciu, taki stary harcerz jak ja wie, gdzie jest południe. Nie musisz mnie pouczać, za chwilę jestem. Dobra, to czekam na ciebie. Kurwa, na mapie południe jest na dole, północ u góry. Kurde, no z czym się kojarzy południe? Grażynka zawsze robi obiad na południe. No kurde, trzeba określić położenie słońca zaraz. Kurde, co ja zrobię teraz, kurde? Jessica! Jessica! Dzikie zwierzęta podpowiedzą mi, gdzie jestem. Jessica, strasznie się bałem o ciebie. Przecież ja tu cały czas czekałam. No właśnie, sama, w tym ciemnym lesie. Pamiętaj, córciu, las to jest gorszy żywioł niż woda. Idziemy do domu. O Jezu. O kurde. Grażynka, chodź sprawdzimy, czy nigdzie kleszcza nie mam. Janusz! Teraz odpowiem na kilka waszych pytań spod pierwszego odcinka. Pamiętajcie, że pod tym adresem możecie zdobyć taką prymas od koszulkę. Idealna do lasu, bo nie przyciąga komarów. Jedziemy z pytaniami, zadawajcie kolejne pod tym odcinkiem. Janusz, papier szary czy kolorowo-zapachowy? Oczywiście, że wybieram szary. Jakby dupa nos miała, to może bym kupił zapachowy. Jaka jest twoja lista pilnych potrzeb, żeby wyjść z domu? Po pierwsze, przepalić Passata, po drugie, przewietrzyć się, a po trzecie, chcę sprawdzić, czy można zwrócić konserwy do sklepu. Ile razy w roku myje się prawdziwy mężczyzna? Widzę, że znasz definicję prawdziwego mężczyzny, bo mówi ona o tym, że mężczyznę to ma być czuć w domu. Jest to liczba względna, uzależniona od liczby wesel, imprez rodzinnych i wizyt u lekarza. Mój wynik za rok 2019 to 26. Całkiem sporo. Czy zawalczyłbyś w MMA z sąsiadem? Powiem wam, że owszem zawalczyłbym, ale w MAA, czyli Mixed Alco Arts. Daję mu 30 sekund i klepię w matę. Janusz, słyszałeś, że wstrzymali 500+. Co kurwa? Janusz, czy robiliście coś kiedyś razem z sąsiadem? Nie tylko robiliśmy, ale wciąż razem robimy. Kłócimy się. Czy jeśli kiedyś to było, to znaczy, że teraz już tego nie ma i czy kiedyś jeszcze będzie? Powiem wam tak. Kurwa, nadeszły takie czasy, że aktualnie to każdy mówi, że kiedyś to było. Ale będzie lepiej, zobaczy tak. Janusz, jakie przysłowie lubisz najbardziej? Lepiej mieć brzuch od piwa niż garba od roboty. Dzięki za dzisiejsze pytania, czekamy na kolejne. Cześć!